Dzień dobry wszystkim. Nie wiem, mam na imię Klaudyna, udało mi się ustalić w końcu, ustalić kamerę. Czym się zajmuję? Ja jestem zielarką i ziołoznawcą z wykształcenia, ale również aromaterapeutką kliniczną. I aromaterapeuta kliniczny jest to taki rodzaj zielarza, który pracuje z esencjami roślin, z olejkami eterycznymi, ale nie tylko, z hydrolatami, z różnymi zapachowymi esencjami roślin. I my jesteśmy w stanie określić, w zależności od tego, jaką biochemię mają dane substancje, jak działają, w jaki sposób przygotować różne mikstury, tak żeby służyły zdrowiu. Ja się specjalizuję głównie w miksturach na przeziębienie katar dla dzieci, ale na przykład niedługo będzie coś wspierającego przy infekcjach intymnych, tak aby służyły emocjom. Wtedy, kiedy formujemy na emocje, są to rzeczy związane z układem limbicznym, bo wiemy, że te molekuły zapachowe przenikają. Czasami też relaksowi. W większości osób aromaterapia kojarzy się z relaksem w spa, ale tak naprawdę w jednej kropli możemy mieć moc kilkunastu, kilkudziesięciu herbat. Więc jeśli ktoś jest aromaterapeutą kliniczną, wie w jaki sposób używać, pracować z tymi ziołami, to może bardzo, bardzo dużo pomóc w zdrowiu. Jak zaczęła się, Klaudyna, twoja historia w ogóle z ziołolecznictwem, z aromaterapią, z ziołami? Od czego to wszystko się zaczęło? Nie, dobra, najpierw, zanim to, co masz we włosach? Dziurawiec. Tak myślałam. Do dziurawca jeszcze dojdziemy. Mam go więcej, słuchajcie, ja przyszłam z manufaktury, bo teraz mamy taki okres bielenia dziurawca, robimy olej bardzo dobry na bobule i od niedzieli do dzisiaj nic nie robimy, tylko zbieramy dziurawiec, póki jest pogoda. Także mamy żniwa. To ja, zanim, słuchaj, właśnie wrócę do tego pytania, to od razu powiem, skoro już wywołałam ten dziurawiec do tablicy, że mamy dla was niespodziankę. Możecie dostać w prezencie taki macerat dziurawcowy, o którym też powiemy, który ma mnóstwo genialnych właściwości. Jak wejdziecie do mnie na stories, to tam jest link, który was przekieruje na stronę, gdzie możecie ten dziurawiec dostać, więc wskakujcie. Ta zabawa trwa przez 2 dni, od dzisiaj do od 20 do godziny 21, 2 lipca, więc korzystajcie, bo naprawdę warto. To ja teraz wracam do tego pytania, Klaudyna, jak zaczęła się ta twoja przygoda życia tak naprawdę z ziołami? Tak, to jest moja droga życiowa, to jest prawda. Zaczęła się w tym miejscu, w którym teraz jestem. Nie ośmielę się poruszyć moim aparatem, bo pewnie spadnie, ale to jest dom moich dziadków, gdzie się wychowałam, urodziłam i do 15 roku życia bardzo blisko byłam z dziadkami związana. Jako nastolatka, w ogóle już jako dziecko bardzo dużo chorowałam, zwłaszcza na... Wtedy dzieci nie diagnozowali astmy oskrzelowej. To była astma oskrzelowa, ale wtedy nie było tego wiadomo. Brało się zyrtek i sterydy i byłam tak strasznie chora zazwyczaj, że wiecie, 2-3 tygodnie leżałam, żarczałam w nocy i później tydzień do szkoły i znowu. I to trwało gdzieś tak do 25 roku życia. I kiedyś miałam taki punkt zwrotny, bardzo, który mnie zaskoczył. Mianowicie ja wcześniej byłam też blogerką kulinarną, dużo pisałam o ziołach, pisałam o przyprawach. Interesowałam się też etnobotaniką, jeździłam na wyjazdy etnobotaniczne. To jest taka dziedzina nauki, która uczy, w jaki sposób tradycyjnie ludzie korzystali z ziół. Chodzi o to, żebyśmy nie zapomnieli przekazu ze starszego pokolenia. Ale zawsze tak to traktowałam, wiesz, że no zioła to zioła, mi się to podobało bardziej tak koncepcyjnie. Wiesz, kto nie chce sobie wyobrazić, że hasamy, to wiesz. I tak nie do końca szanowałam i doceniałam moc tych ziół, mimo że miałam bardzo dużą wiedzę, mimo że zaczęłam studia też ziołoznawcze, wiele wiedziałam, ale miałam taką sytuację w swoim życiu, że dostałam kiedyś tak strasznego ataku astmy, okropnego, że byłam pewna, że wyląduję w szpitalu. Bo u mnie to było tak, że tylko mi się zaczęła jakaś infekcja, poszła na skrzydłach po 15-20 minut. I moja mama jest pielęgniarką, a nie chciałam się jej przyznać, żeby się w ogóle nie martwiła. I pojechałam wtedy do mojego dziadka. Dziadek miał płuca zwapnione, bo on pracował dawniej jako górnik i tak dalej. Mówię, daj wszystko, co masz. Daj mi swoje dragi generalnie. No i pamiętam, że miałam gdzieś taki zakitrany olejek tymiankowy. Wtedy go jeszcze ze Stanów sprowadzałam.
Więc myślę, a może się posmaruję. Miałam taką teoretyczną wiedzę już ze studiów ziołoznawczych i zielarskich. Posmarowałam się, słuchaj. I jak normalnie to bym była chora, to w przeciągu godziny poczułam po prostu, że wie, że coś się dzieje, oskrzela mi się odblokowują i tak dalej. I nagle pomyślałam, wow, to co czytam, efekt był dla mnie był spektakularny. Kto ma astmę i kto nie. Kto ma astmę, to wie, bo nie możesz oddychać i oddychasz. To jest bardzo proste. I ja się wtedy bardzo tym zaciekawiłam, ale szybko się zorientowałam, że w Polsce nie nauczę się zbyt wiele. Bo u nas jest bardzo dużo takich tradycyjnych, zielarskich sposobów, ale jednak mamy XXI wiek, nauka idzie do przodu. I bardzo poszukiwałam miejsc, gdzie mogę się dowiedzieć, w jaki sposób te olejki eteryczne są w praktyce wykorzystywane. Na przykład w paliatywnej opiece, w oddziałach noworodkowych i tak dalej. I wtedy tak się strasznie zakręciłam właśnie, że zaczęłam wyjeżdżać na studia aromaterapeutyczne do Wielkiej Brytanii, potem do Francji, w Portugalii, bo jeździłam wszędzie na konferencje. Co zarobiłam, to po prostu, wiesz, konferencja, konferencja. Tak, to wydawałam. I przez jakiś czas prowadziłam warsztaty kulinarne, również takie warsztaty o tym, w jaki sposób sobie samemu zrobić różne kosmetyki. I to jest bardzo ciekawa historia też, z tego względu, że w tym momencie, kiedy nie wiedziałam, co zrobić za bardzo w swoim życiu, wiedziałam tylko, że mam tę pasję. Zaczęłam prowadzić warsztaty, przyjeżdżały do mnie dziewczyny z całej Polski, najdalej to przyjechało ze Szwecji, z Irlandii, ze Stanów. I ja tam pierwsze testowałam te receptury. Ja wiedziałam, że nie tylko na mnie działają, tylko dostawałam jak się mi informację zwrotną. I pamiętam, pierwszy raz stwierdziłam, że kurczę, jak tyle już i tak wydaję pieniędzy na to wszystko, no to może ja spróbuję coś zrobić. I byłoby to wszystko spoko i dobrze, gdyby nie to, że mnie życie troszkę potestowało, akurat się rozpadł mój wieloletni, bardzo poważny związek. Wróciłam do rodziców, w takim jednym małym pokoju, ze wszystkimi książkami, olejkami, wszystkim. Miałam załamanie nerwowe, wtedy nie wiedziałam, że to jest załamanie nerwowe. I słuchaj, zaczęłam robić te warsztaty, pierwsze prototypy, tylko nie miałam gdzie mieszkać, bo jeden mały pokój to jest spoko. I wtedy pamiętam, byłam tak spukana, że to była jeszcze zima, to się czasami mówi perfekcyjny sztorm. To była zima, gdzie nam wypękały wszystkie rury w domu babci. Po śmierci babci dom był pusty i mieliśmy całkowicie spękane rury. Ja nie miałam w ogóle pieniędzy na nic, na nic. I pierwszy co z warsztatów sobie kupiłam kozę taką, którą tam mam. Rodzice mi odmalowali tutaj miejsce, spałam na karimacie, robiłam warsztaty. A jak się biznes zaczął? Zaczął się tak, że kiedy założyłam firmę, to pomyślałam, kurczę, na mnie działa. Może też podziała na inny. I początkowo planowałam uczyć o stosowaniu na astmę, bo to u mnie tak działało. Aż któregoś dnia moja dziwna młodsza siostra, mam 16 lat młodszą siostrę od ciebie, miała straszny katar, okropny. I mówi tak, wiesz co, daj mi to badziewo, już mi jest wszystko jedno, co jest, daj mi. Wzięła oleje, włożyła go do kąpieli, nawet tam nie wścięczyła, jak powinna. Już mam tylko lepiej. I opisałam to na swoim blogu, wtedy już ludzie wiedzieli też, bo bardzo dużo podróżowałam, uczyłam się zielarstwa, uczyłam się też etnobotaniki i nawet doktora zaczęłam w pewnym momencie. I sobie opisałam tą historię i dziewczyny zaczęły pisać, Klaudyna, cokolwiek to jest, wyślij mi to, ja chcę spróbować. I pamiętam, że nie miałam nawet wtedy pieniędzy na pudełka, bo jako początkowy przedsiębiorca nie policzyłam, że VAT netto i brutto to jest co innego. To jest różnica, tak. Czasami nawet znaczna. Szybko w moim wielkim biznesplanie. I pamiętam, że pojechałam do sklepu i kupiłam takie torebki na pączki. Opisałam je ręcznie i wysłałam pierwsze 50 olejków. Na poczty. Ludzie mnie mało co nie zabili, bo to był czas, kiedy ręcznie wszystko to robili. No i dziewczyny zaczęły mieć bardzo fajne efekty. Później mnie zaczęło pytać, czy bym nie zrobiła balsamie dla dzieci, bo to jednak jest fajne. No i tak powstał balsam Lekki Oddech, taki myśladorowy produkt. No i co? Przez jakiś czas tutaj, tutaj pakowaliśmy. Mój tata miał manufakturę po ciastkach, bo był kiedyś cukiernikiem, miał dostępną tą manufakturę. Z rodzicami ją odremontowaliśmy. To było chyba 6 lat temu, czy 5, nie pamiętam. Coraz więcej informacji, zaczęłam
O, ten słyszy balsam jest mega. Coraz Ja więcej czasu. znam ten balsam, bo go niedawno wykończyłam. Tak jak znam fantastyczne oleje, które można dodać do kąpieli, po którym rzeczywiście się dużo łatwiej oddycha, albo dodać go, jak mamy takie opaski, które sobie kładziemy tutaj na czoło. Ja podgrzewam sól himalajską też w bawełnianej ściereczce, potem kładę i jak jeszcze na to się doda kilka kropelek tego olejku na zatoki, to on naprawdę jest genialny. Ale wiesz, co Klaudyna mnie w tej historii fascynuje i to, co kocham w takich historiach, to, że ty miałaś odwagę pójść za pasją. Powiedziałaś, nie miałam kasy, popękały wszystkie No tak. rury, spałam na karimacie, rodzice mi odmalowali pokój, żebym miała w ogóle gdzie spać, a ty mimo wszystko nie poddawałaś się, tylko z taką pasją i wiesz, zaangażowaniem wysyłałaś pierwsze buteleczki swoich produktów. I to jest fantastyczne, bo miałaś odwagę pójść za marzeniami, miałaś odwagę zaryzykować. Tak, ktoś powiedział, co ona w ogóle wyczynia? Jakie zioła, jakie buteleczki opisywane ręcznie, torebki na pączki i tak dalej. Można, ja w to głęboko wierzę, bo sama też jestem takim przypadkiem, więc to jest absolutnie cudowne. I zobacz, i jakby testowane na tobie, tak? Bo wszystko zaczęło się od ciebie, od twojej astmy oskrzelowej, przetestowałaś na sobie, zobaczyłaś, że pomogło, przyszła twoja siostra, daj mi coś, bo nie mogę oddychać, pomogło siostrze i potem jest efekt kuli śnieżnej. Jeśli ma się odwagę pójść za marzeniami, jeśli się ciężko pracuje, jeśli to, co robisz, jest autentyczne i zgodne z tobą, bo bez tego się nie da, i jeśli to jest dobry produkt i działa, a ty postawiłaś na naturę. Ty uwierzyłaś w to i sprawdziłaś to, że natura i zioła mają ogromną moc. A jeśli tę moc podeprzesz wiedzą, którą ty masz, to okazuje się, że to jest najprawdziwsza po prostu petarda. I teraz zobacz, ja bym chciała porozmawiać o tym dziurawcu, bo o dziurawcu się mówi, że jest ziołem mocy, skoro o mocy mówimy. Dlaczego właśnie o dziurawcu mówi się, że to jest król ziół, że to jest zioło mocy? Co takiego ma w sobie dziurawiec? Wiesz co, pierwsze rzecz ci powiem dlaczego i powiem szczerze, że do końca nie wiem, ale to, co mnie zafascynowało, to jest to, że jak jeździłam sobie wyjeżdżałam na badania etnobotaniczne i nieważne, gdzie pojedziesz, czy do rumuńskiej wioski, czy do Andaluzji, czy do Gruzji i zapytasz ludzi, zazwyczaj to są starsi mężczyźni i kobiety, zazwyczaj starsze kobiety, które tam telewizora nie mają, że w takich warunkach, no wiecie, dawniej żyło i w pierwszych trzech ziołach Jest zawsze dziurawka. będzie dziurawiec, zawsze. Zawsze, więc więc jest taka pierwsza rzecz, w każdym podaniu, w każdym zielniku w Europie, na naszej półkuli, coś w tym jest. To jest pierwsza rzecz, taka, że aż mnie ciary przechodzą. Może wszechstronne właściwości dziurawca po Tak, prostu. tylko ludzie dawniej nie mieli nauki, na przykład teraz wiemy, że tam jest hipercyna, jest hiperforyna. Powiem wam, na co działa dziurawiec. Ma tak szerokie zastosowania, że działa na nerw w ogóle, ciśnienie, rwę kulszową. Ale też z drugiej strony, nie wiem czy wiecie, że jakieś 8 lat temu dziurawiec to było najbardziej importowane zioło do Stanów Zjednoczonych. Suplementy na depresję z niego robili. I jak zobaczycie farmakopeę europejską, farmakopea to jest taki jakby Biblia dla farmaceutów, to tyle będzie o dziurawcu. On wchodzi w interakcję pity. Nie takie jak ja mam w oleju, z większością leków. Dlaczego? Bo działa. A kiedy I się zbiera dziurawiec? Bo ty mówiłaś, że teraz właśnie, że teraz macie żniwa. Opowiadaj. Bo to jest bardzo ważne, kiedy się go zbiera, prawda? tak, wiesz co, to jest trochę tak, że według podań to są zawsze okolice Równonocy Świętego Jana. Ale ja bym skłamała, gdybym powiedziała, że tak teraz jest, bo pogoda jest strasznie nieprzewidywalna. I to, co sobie przeczytamy w książkach, to jest jedno ładne i romantyczne, ale na przykład rok temu jedno stanowisko całkowicie na przykład grad wymucił. I raczej niż kiedy, ja patrzę na to, on już podsuszony, nie? Ale ja patrzę na to, jak ta roślina wygląda. I w momencie, gdy na stanowisku widzę, że w pełni rozkwitu, na przykład mam dwa stanowiska, jeden z którego zbieramy jest w pełni rozkwitu. On zazwyczaj ma pączki. I te pączki krwawią. To się krew Chrystusa dawniej nazywało nawet, albo krew Świętego Jana, w zależności co kto wolał.
jak one krwawią, masz tam i pączki, i kwiaty, to wtedy zbierasz. Mhm. Więc trzeba, to jest roślina, moim zdaniem, z którą warto intymnie pobyć, przyjść, zobaczyć. My jak zbieramy, jesteśmy co dwa dni na polu i patrzymy, czy to już. Więc teoretycznie teraz, ale też my jesteśmy trochę oderwani od rzeczywistości. W sensie, że oczekujemy, że te zioła będą jak na zawołanie, tak jak, nie wiem, kalendarz, wiesz, marketingowy przed świętami. Nie ma. I natura jest też nieprzewidywalna. Tak. To jest fantastyczne w naturze, że to my mamy się. Człowiek się nauczył, że wszystko może sobie podporządkować. Na szczęście nie. Natura rządzi się swoimi prawami i to my mamy się dostosować, jeśli chcemy z tej natury mądrze korzystać. A ty chcesz mądrze korzystać, więc jak już zbierzecie ten dziurawiec, a wiem, że robicie to też rodzinnie, bo twój tata, widziałam zdjęcia i ciebie, i twojego tatę, jak zbieracie dziurawiec. Tak, 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 bo myśmy zaczynali sami zbierać na ten olej dziurawcowy. 3 czy 4 lata temu właśnie zauważyłam, że bardzo pomaga narwy kulszowe. U nas w rodzinie mamy wielu, ja mieszkam na wsi i my mamy wielu mężczyzn. A, no, ja wiem. Ale tutaj jest tak, że jakby wielu mężczyzn w wieku, że tak to powiem, brzydko produkcyjnym, wyjeżdża do pracy albo do Austrii, albo do Niemiec, albo do Szwecji, pracują fizycznie. I mamy bardzo dużo dziewczyn, których mężowie są robotnikami, budowlańcami na wykończeniówce i co jakiś czas ich poszczykuje. I często jest tak, i to nie zawsze jest, czasami jest to rwa, ale czasami ich to poszczykuje, po prostu tak jest. I myśmy zaczęły z dziewczynami też na produkcji u nas, w manufakturze, z Dominiką, która też u nas zarządza produkcją, testować to na ich mężach. I wiesz co, powinna śmieć? Macerat dziurawcowy malutkim, drobnym druczkiem dopisane, testowany na mężach. Testowany. Ja chciałam zapytać Dominiki, czy sama sobie to wsmarowuje? Można by nie, ja bym wsmarowuje. I właśnie kilka lat temu wzmocniłam go jeszcze aromaterapią, także zwłaszcza tam jest dużo pracy z olejem copaiba, to jest mega mocno przeciwbólowy. Ja co powiem, że robiłam ten macerat sama, robię to z żywej rośliny. We Francji pewnie też ta tradycja jest, tak sądzę. Tak, bardzo ale mocno. Powiedz w ogóle, co to jest macerat? Właśnie. Co to jest macerat? Co to jest takiego? Jest olej dziurawcowy, czyli bierzemy dziurawiec, zalewamy olejem, ja pracuję na migdałowym, wystawiamy na słońce, tradycyjną metodą słoneczną, on się robi taki czerwony. Nie mam, bo wszystko zabutelkowałam. Widzisz, nie jestem przygotowana. A masz buteleczkę maceratu, żeby pokazać? Poczekaj, kochanie, mam. I zniknęła. I to jest cała Klaudyna. Ale widzimy za to zioła. So ja wam, zanim Klaudyna wróci, to opowiem wam historię. Bo... To jest buteleczka, chciałam wam czerwony pokazać, jaki jest. O, jest macerat dziurawcowy. Tak? To ja teraz tylko opowiem historię, słuchaj. Ponieważ mój synek dzisiaj szalał jak opętany, przewrócił się i upadł na rączkę, ją sobie skręcił i ból, ból, ból. I ja dokładnie mu tę rączkę posmarowałam maceratem dziurawcowym. I bo go zabolało, bo sobie tutaj coś naciągnął i nie wiadomo było dokładnie, co to się stało, jak to się stało. Ból posmarowany. Minęło, nie wiem, 10-15 minut, jak ręką odjął. Więc nawet na takie rzeczy on wspaniale działa. Na takie, wiesz, on, przypuszczam, że on sobie coś po prostu naciągnął, że tam był taki, wiesz, ból mięśniowo-ścięgnowy, wszystko super. Więc ja uwielbiam ten macerat. On też jest świetny na zmęczone mięśnie. Też dobrze działa, też po wysiłku fizycznym fajnie działa. Naprawdę, naprawdę się sprawdza. Czyli zalewasz olejem migdałowym, zostawiasz na słońcu. Co potem? Później bierzemy, a jeszcze gdy tutaj kolejne, testowaliśmy na własnych mężach, mężowie są bardzo zadowoleni. To może napiszcie coś więcej, jeśli możecie. Co to znaczy? I później jak zlewam macerat dziurawcowy, to też jest taka bardzo tradycyjna metoda, ponieważ komercyjnie to się go zupełnie inaczej robi, ale badania wskazują, że tak jest mocniejsze. Ja go łączę tak, z żywicą kadzidłowca i też to popatrzyłam w Omanie, że w Omanie biorą boswelię, czyli żywicę kadzidłowca w oleju i bardzo wpływają to na stawy, na problemy ze stawami. Kadzidłowiec jest genialny. I my mamy i w olejku, i w żywicy, tam względem na kwas boswelliowy. I do tego daję jeszcze mieszankę olejków eterycznych, właśnie takie, które mają działanie przeciwbólowe. Dużo, dużo pracujemy na copaibie. I powiem ci tak, że miałam ten dziurawiec, właśnie myślałam, że jest taki na wy bardziej, nie? Jak zawsze tam u siebie mam. Aż moja mama, no niestety dostała, znaczy
Moja mama była pielęgniarką covidową, jako pierwsza, w ogóle jako pierwsza, to było przed, wiecie, nawet nie mieli jeszcze przed respiratorów nic, nie było szczepione, nie było niczego. Wiesz, ochrona była minimalna. No i niestety zachorowała. I już ponad rok ma bardzo duże problemy po tym long covid. Ma afazję, problemy z mówieniem, ma olbrzymie bóle stawów, mięśni. Powiedziała, że ona ma tak, jak miała bóle porodowe, że aż ją skręca po prostu w kręgosłupie, wszędzie. I ona wtedy, oczywiście jest pod opieką miliona lekarzy, ale to... No wiesz jak jest, każdy się stara pomóc, ale to też jest, no, to jest bardzo nowe, ma te zaburzenia i właśnie ten macerat dziurawcowy to ją ratuje po prostu. Bo jak był taki moment, że się w nocy z bólu budziła, to on ją bardzo ratuje, ale powiedziała mi jedną rzecz, żebym też przekazała, jak ktoś ma problem właśnie z takim długim covidem, bo nie wiadomo, co to jest, to może być autoimmunologiczne, nikt nie wie tak naprawdę, że jest super ważne, gdy macie taki macerat, czy sam zrobiony, czy sam z olejkami, że trzeba go bardzo mocno wcierać, długo, bo wtedy schodzą substancje czynne. Nie tak, że o, posmaruje się, tylko ona mi mówiła, że jak siedzi na przykład, czy ogląda na przykład Netflixa, czy coś, to mocno i musi długo wmasowywać. I dzięki temu na przykład nie musiała brać tyle tonalu i ma codziennie używa. Chciałam, żeby opowiedziała, ale no źle się czuję na razie i wtedy pomyślałam, że to jest coś, o czym warto więcej mówić, bo powiem szczerze, że ja się specjalizowałam tylko, wiesz, przeziębienia dla dzieci, te rzeczy, nasilne emocje i tak troszeczkę ten macerat był taki zapomniany przeze mnie, do momentu, jak właśnie moja mama powiedziała, że wiesz, jak nie mogę dojść do łazienki, a może dojść do łazienki. To jest ogromna różnica, oczywiście. Teraz się lepiej czuję, na szczęście, i właśnie tego roku zdecydowaliśmy też wspólnie, że chcemy więcej o nim mówić, bo po pierwsze to jest piękne zioło tradycyjne i każdy sobie może zrobić ten olej. U mnie zresztą będzie na blogu film, jak zrobić i tak dalej. To nie musicie mieć ode mnie, musicie zrobić. Każdemu wziąć i podarować. Więc to jest coś, co można dać. I też jest bardzo ciekawe, bo zaczęłyśmy z moimi dziewczynami z marketingu czytać o maceracie dziurawce i okazuje się, że to jest taki tradycyjny remedium, ale bardzo mało znany. Tak, to prawda, wiesz co, to w ogóle wbrew pozorom, chociaż dziurawiec jest tak znanym ziołem, to wcale nie jest tak bardzo rozpowszechniony, więc fantastycznie, że o tym mówimy. A co w tym maceracie dziurawcowym robi olejek lawendowy? Na co on działa? Wiesz co, ja go zrobiłam z dwóch powodów. Po pierwsze, dałam go synergistycznie, bo olejek lawendowy, jeśli ma odpowiednie stężenie, działa przeciwbólowo, tam jest linalol, taka substancja przeciwbólowa i przeciwobrzękowo. W tym kontekście, ale równocześnie jest połączony z kadzidłowcem, który sprawia, że one razem działają mocniej. Więc ja go tam dałam pod kątem głównie przeciwbólowym, ale co ciekawe, ten dziurawiec, jak odkryłam na sobie, działa też na splot słoneczny. Ja mam stres w splocie słonecznym i często tutaj w karku. I ludzie mi piszą też, że lepiej po tym śpią, więc dodatkowe ma działanie też takie, my byśmy dzielarstwie powiedzieli sedatywne, a jak normalni ludzie byśmy powiedzieli uspokajająco, wyciszające. A skoro właśnie o tym działaniu uspokajająco, wyciszającym, bo też jest dużo olejków eterycznych, które tak działają. Kiedy ty w ogóle pierwszy raz odkryłaś moc aromaterapii? Kiedy pierwszy raz doświadczyłaś, że to działa? Wtedy, co ci mówiłam właśnie, że miałam tą astmę i nie miałam. Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja wtedy tego doświadczyłam na poziomie fizycznym. Gdzie można wspaniałe macerce, zapraszam na Klaudynę Hepburn. Wpiszcie sobie Klaudynę w Google, to będzie. Albo jakieś tam później wyślemy link. I to był pierwszy raz. Ale drugi raz się przekonałam. Właśnie miałam załamanie nerwowe bardzo długie. Ja trochę tak bagatelizowałam rzeczy związane z emocjami, z aromaterapią emocji, bo się, tam, spa. Jeździłam te konferencje, aż w końcu właśnie poznałam taką kobietę, która zajmuje się, nie pamiętam, jak się nazywa po polsku, ale ona się zajmuje opieką paliatywną. To znaczy, że jak ktoś umiera, to jest taka dula dla umierających.
I bardzo mocno właśnie pracowała z olejkami eterycznymi. I ja doświadczałam w tym momencie, kiedy miałam to bardzo długie załamanie nerwowe i to u mnie tak wyglądało, że nie miałam żadnej siły. Leżałam w łóżku, włosy mi się wytarły wręcz. To trwało kilka miesięcy. Mama mi tylko podrzucała jedzenie, więc byłam w stanie wejść, zrobić warsztaty. Psycholog mówi, no potrwa, musi być. I ja się budziłam w nocy z takimi, to nie były ataki paniki, ale takie lękowe rzeczy, wiesz? I budziłam się o 4, o 5, o 6. I jak ktoś ma dużo takich lękowych rzeczy, to rano wstaje z oczami jak zapałki. Tak to wygląda, jesteś po prostu pobudzony na totalnej adrenalinie. I ja wtedy zaczęłam sobie robić mieszanki właśnie z tym, co się dowiedziałam. Wtedy robiłam na silne emocje ze ślinowcem i zaczęłam potem spać. Nie budziłam się 4 razy w nocy, tylko raz. To są specjalne, i wtedy się zainteresowałam, że są specjalne formulacje, które muszą mieć bardzo słaby zapach, co ciekawe, bo mózg, który jest zestresowany, odrzuca wszystkie bodźce. Zobacz, jak na przykład ci się zdarzyło spać, na przykład czasami pod samochód, wiesz, prawie weszł pod samochód i nic nie widzisz, co się stało wokół ciebie. Więc trzeba to tak sformułować, żeby ominęła te blokady i wtedy pomyślałam, bo to też działa w ten sposób, tylko już wymaga zupełnie innej edukacji, zupełnie innego użycia i wtedy po raz drugi odkryłam aromaterapię pod takim kątem. Też miałam przyjemność uczestniczyć w wyjeździe dotyczącym, to jest coś, o czym nie mówię publicznie, czy teraz mówię, ale dotyczącym traum, zwłaszcza u dzieci i u nastolatków. Pracowałam aromaterapeutką, która pracuje w favelach. To się favela nazywa? Przepraszam, nie przepraszam. Tak, favele. W Brazylii takie dzielnice biedy, gdzie tak naprawdę te dzieciaki biegają na bosaka, gdzie jest ogromna przestępczość, gdzie broń tak. jest na porządku dziennym. Takie bardzo, bardzo ubogie dzielnice, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, ilu jest mieszkańców. Dokładnie. Ona pracowała z dziećmi i z kobietami, które doświadczyły przemocy seksualnej albo widziały na przykład przemocy po prostu, wiesz, wchodzi kobieta, ona opowiadała, że wiesz, że widziała wcześniej na przykład strzelaninę. I wtedy dochodzi do takiej bardzo biologicznej traumy, że na przykład dzieci tracą mowę, kobiety tracą mowę, to jest zupełnie znany układem medycznym. I ona właśnie pracuje z tymi ludźmi, miałam pojechać właśnie do Brazylii, ale COVID się rozpoczął, za pomocą aromaterapii i ma świetne efekty, bo się odblokowuje aparat mowy tym dzieciom. I byłam na takich warsztatach, gdzie widziałam dorośli ludzie i włosy mi stawały dęba. Po prostu tak się regulował ten aparat. Ale dlaczego o tym nie mówię publicznie? Bo to jest jednak bardzo delikatna sprawa. I co jest ciekawe, u nas to jest kwestia, wiesz, masz traumę, to się idzie do psychologa, do EMDR, ludzie z traumami, no, lata sobie radzą, a czasami w ogóle. A ona tam mówiła, słuchaj, tam nie ma, ja nie mam czasu, oni nie pójdą do psychologa ci ludzie. Nie, no i w ogóle na to nie stać, w ogóle nie przyjdzie to do głowy, oczywiście. Wiesz co, wspaniale, że o tym mówisz, bo ogromnym działem aromaterapii, olejków eterycznych są emocje. Ja w ogóle, ja jestem zachwycona olejkami eterycznymi i ja w ogóle mam także jakby zioła, olejki eteryczne, homeopatia, to co jest najbliżej natury, tak żeby podobne leczyć podobnym. Ja to absolutnie uwielbiam i bardzo w to wierzę. I mam jedną walizeczkę z homeopatią, drugą walizeczkę z olejkami eterycznymi, mam różne właśnie maści, mam twój macerat i tak dalej i to wszystko bazuje na naturze, bo uważam, że w tej naturze jest wszystko i tam jest ogromna moc. I dopóki można naturalnie, to absolutnie jestem za tym. Jeśli się skończą te naturalne metody, oczywiście jest XXI wiek, po to jest medycyna, żeby z niej korzystać, ale dopóki możemy się wzmacniać naturalnie, to jak najbardziej jestem za tym. I ja też odkryłam olejki eteryczne, jak miałam tak potworny ból gardła, że nie działało kompletnie nic. Kompletnie nic. Co się okazało, podziałała mieszanka olejków eterycznych. I zresztą i widzę, jak one genialnie działają, jak działa kopajba, jak działa kadzidłowiec, jak działa drzewko herbaciane, jak działa cytryna. To oczywiście te olejki muszą być, no właśnie, olejek eteryczny, a olejek zapachowy, to są dwie różne historie. I wytłumacz, bo ludzie czasami myślą, dobra, kupiłam, ale to w ogóle nie działa. Bo być może to nie jest czysty olejek eteryczny. Na czym polega czysty olejek eteryczny?
Okej, okay, w ogóle to jest bardzo długi temat, ale postaram się go bardzo wprost wyjaśnić. Co to jest olejek eteryczny? Z olejkami, olejki eteryczne w dużym skrócie są to esencje roślin, czyli mamy roślinę i zaczynamy destylować za pomocą pary wodnej. W dużym skrócie wkładamy różne części rośliny, w zależności od olejku, do takiego specjalnego czegoś, co się nazywa alembik. Wodę kładziemy, olejek destylujemy. W dużym, dużym skrócie. I to jest tak, że w takiej małej buteleczce mamy kilkadziesiąt, czasami kilkaset herbat ziołowych. Taka to jest moc. I w tym, dlaczego jest taka moc? Bo po pierwsze one są w... Staram się wytłumaczyć tak, wiesz, ad hoc prosto. Tak, nie, cudownie, wspaniale. Spublikowanie to powiecie. I dlaczego jest? Bo roślinki, one tworzą olejki eteryczne po to, żeby się bronić przed różnymi rzeczami. Albo przed na przykład herbivores, czyli po polsku... herbivores. Co to jest owca po polsku? Przeżuwacz. Zwierzę roślinożerne, przepraszam, przed zwierzętami roślinożernymi. Ale też przed szkodnikami, bo one się na przykład ostrzegają, drzewa wydzielają olejki eteryczne, żeby się chronić przed szkodnikami. Dokładnie. Drzewa tak się porozumiewają za pomocą olejków eterycznych, dlatego las pachnie. Tak, las pachnie, ale dlaczego on naprawdę pachnie? Ano dlatego, że jakbyśmy sobie wzięli taką kroplę olejku na różne specjalne urządzenia, na przykład na chromatograf gazowy, to byśmy zobaczyli, że w niej jest bardzo, bardzo dużo takich małych cząsteczek, które my nazywamy molekułami zapachowymi. I może być ich 5, bardzo rzadko, zazwyczaj jest kilkadziesiąt do kilkaset. I co ciekawe, niektóre z tych molekuł, na przykład kamforę, w XIX wieku myśmy się nauczyli robić w laboratorium. Na przykład maśka, kamforowa, mentol i tak dalej, nie? I w pewnym momencie przyszedł taki pomysł, że okej, okay, jednak zbieranie tych olejków to jest jednak dużo pracy, destylowanie to dużo pracy. Olejki też są różnej jakości. Ktoś mnie pyta, dlaczego jedne tanie, drugie drogie. To jest tak z herbatą. Masz herbatę, kupisz tanią herbatę. Wygląda jak herbata, ale smakuje jak lura. A kupisz Darjeeling First Flush, który też jest herbatą z tej samej rośliny, Camellia sinensis. Dokładnie ta sama roślina. Ale zupełnie inna cena i zupełnie inna jakość. Dlaczego? Bo inne części zbieramy, inaczej przetwarzamy, jest inna troska, inna dbałość. A herbata? Pamiętajcie, że herbata, nie wiecie, jest z jednej rośliny. Camellia sinensis. Nie? I to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, w pewnym momencie stwierdziliśmy podczas rozwoju też farmacji, że no byłoby fajnie sobie wydestylować te różne, w laboratorium stworzyć te różne substancje. I niektóre z nich są bardzo popularne, na przykład mentol, on jest też często w lekach używany i tak dalej, i miały służyć w lekach, ale inne na przykład miały zresztą służyć zapachowi. I są takie zapachy, których za pomocą na przykład w aromaterapii nie ma. Nie ma zapachu morza, nie ma zapachu świeżości, nie ma zapachu truskawki, nie ma zapachu melona. To są rzeczy syntetycznie pozyskane. I to jest okej, o ile ktoś chce mieć ten zapachową rzecz, tak? Jest to dużo tańsze. Ale co ciekawe, nawet można uznać zapach ładniejszy od naturalnego. Ale co ciekawe, nadal nie umiemy w laboratorium odtworzyć dokładnego składu olejków eterycznych. Bo nie wiemy, co na co działuje. Jak weźmiemy jeden klocek z tego, na przykład mentol... Dajcie znać, kochani, czy ja to dobrze tłumaczę. Na przykład mentol z mięty, tak? Mamy puzzle, wyciągniemy jedno, mentol z mięty i wiemy, że on działa. Ale tam jest jeszcze wiele innych substancji i my w XXI wieku, my nie wiemy, jakie one między sobą mają zażycie w naturze. I dlatego, nawet jak weźmiemy olejek zapachowy, który będzie zrobiony z tych syntetycznych substancji, on nie będzie miał takiej właściwości leczniczych, jak dobry olejek aromaterapeutyczny, bo nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć. My tak naprawdę w 100% nie wiemy, wiesz, nie wiemy, gdzie jest ta synergia? I nawet jeszcze, przepraszam, że się też nie zagaduję, ale powiem Ci taką ciekawostkę. Na przykład jedną z substancji czynnych, olejku z goździkowym, takim jak Ty słyszał, co słyszycie o olejku goździkowym? On jest taki trochę przeciwbólowy, jest eugeno, izoeugeno. I kiedyś były badania, o, eugeno to rakotwórczy, nie wolno używać. Jest, ale co się okazało? Jak jest eugeno i izoeugeno, to samo, co naturalnie w olejku, działanie się znosi i jest właśnie protektywne, ochronne. Mm-hmm. I wiecie, nasza nauka teraz to jest tak zwana nauka, jak to jest po polsku, przepraszam, bo ja dużo czytam po angielsku. To jest taka nauka, że staramy się wyciągnąć każdy jeden kawałeczek i
Zrozumieć, jak on działa. Pojedynczo. Ale ciało tak nie działa. My nie wiemy do końca, jak znamy zasady funkcjonowania organów, ale raz, że nie jesteśmy, dopiero przecież niedawno odkryliśmy, że w ogóle jelita są połączone z mózgiem. What the hell? Od niedawna, że to, co jemy, może wpływać w ogóle na... Tak, na że jelita to drugi, a niektórzy twierdzą pierwszy mózg, oczywiście, że tak. I tyle jeszcze nie wiemy. Plus na to możemy nałożyć, w zależności od tego, co kto wierzy, ale możemy nałożyć całą sferę mentalną, całą sferę duchową, jeśli ciało duchowe choruje, to nasze ciało choruje, nie? I tak dużo nie wiemy, dlatego ja się skłaniam ku naturalnym olejkom, które są z troską i dbałością destylowane, bo one też uczą pokory, wiesz? Że nie wie, że z jednej strony ja mam masę książek, tyle mam książek. Jakbym chciała czytać o badaniu na aromaterapii, to nic mi nie robiła, tylko od rana do nocy czytałam nowe badania. Nie na myszach, na szczurach i tak dalej, i tak dalej. Ale dopiero jak to weźmiesz i widzisz, że komuś działa i w ogóle ktoś nie wie, z jakiego powodu czasami nawet, to uczy olbrzymiej też pokory. Mm-hmm. Dla mnie osobiście. Do tego, że wow. I jeszcze jedna rzecz mi przyszła teraz do głowy, jak powiedziałaś, że naturalne, a później do lekarza, ale do mnie często trafiają osoby, które już zrobiły wszystko, które na odwrót. Tak, tak, i nie zadziałało. Mhm. To jest za... I przychodzą tutaj, nie dlatego, że kochają naturę do mnie. Do mnie ludzie nie przychodzą. Wiesz, część przychodzi, bo kocham naturę, jest to fajne, tak jakby my jesteśmy zajawione, ale często ludzie już próbowałam tego i tego. Dobra, niech ta natura będzie. Kurde, jak oni się nic innego nie pomogło. Dokładnie. Jest. Jako ostatnia deska ratunku. Oleki eteryczne też są niesamowite, bo one mają tak drobniuteńkie cząsteczki, że błyskawicznie przenikają do krwiobiegu. I to jest ich niewiarygodne działanie. Że jak, nie wiem, dziecko ugryzie komar i posmarujecie na przykład lawendowym, to działa błyskawicznie, tak? I to na moje dzieci działa po prostu na pstryknięcie od razu. Czy komar przestaje swędzić? To jest czysta natura, pod warunkiem, że to są czyste olejki eteryczne, a działa to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Tak samo jak ty masz taką cudowne, masz te preparaty na zatoki. Ja je absolutnie uwielbiam. I ta maść właśnie dla dzieci i olejek, tak. To jest genialne. To po prostu to pięknie pachnie. I na dodatek to bardzo szybko działa. Jak ja sobie dodaję do kąpieli, to po prostu czuję od razu, że tu mi się wszystko odblokowuje. I to jest fantastyczne. Co tam pijesz? Pijesz, żeby mnie gardło nie bolało. Ale co pijesz? Czy masz jakieś właśnie swoje zioła, które pijesz? Tak, bo kolor jest wspaniały. Tak, to jest herbata na dobry sen, ale już całą by... Ja muszę będzie odbijać, to przepraszam. Tutaj też pisze i herbatka liptus też, że jest na stoki, to prawda. To jest herbata na dobry sen. Ona jest męczennicą pasiflorą i zielonym rumianku. Ale powiem ci szczerze, że ja jestem tak podekscytowana teraz, że tu jestem, że nie wiem, czy mi pomoże. Wiesz co, ja uwielbiam tę właśnie herbatę na zatoki. Ona też jest tak aromatyczna i tak super działa. Ja wtedy, jak miałam chore zatoki, stosowałam absolutnie wszystko. I olejek, i maść, i herbatę, ale to naprawdę działa i to jest fantastyczne. I znowu wracamy do tej natury. Czy ty możesz powiedzieć, Klaudyna, że masz jakieś ukochane zioła? Czy ta natura po prostu jest dla ciebie takim bogactwem, że te ukochane się zmieniają i po prostu z pokorą, bo to zawsze czas pokorą czerpiesz i bierzesz? Wiesz co, to jest trudne pytanie, ponieważ mam takie olejki, które kocham, bo wiem, że pomagają ludziom. Mhm. Czyli jakie olejki, to są, to powiedz. Olejek tymiankowy to jest numer jeden, z którym pracuję. I na co? Od razu. No to głównie właśnie używamy przy katarze dla dzieci, przy przeziębieniu, przy grunt druga oddechowy. To jest po prostu numer jeden we wszystkich maściach, z którymi pracujemy. Moja miłość też taka, którą bardzo już pracuję, to jest olejek kopaiba, też wspomniałaś. Mało osób o tym wie, ale on jest mega mocno przeciwbólowy, na wszelkiego rodzaju, wiesz, problemy ze stawami, ale on jest na wszystko. To jest, on jest też przeciwgrzybiczy, on jest w ogóle niesamowity. On ma tyle zastosowań, on ma tyle zastosowań, on też super działa na emocje na przykład, że jest taki też
tak, też jest wyciszający, jak ktoś jest taki poddenerwowany, więc to jest też olejek, z którego można czerpać i czerpać. On całe życie. To jest, jesteśmy psofankami u nas też. Dominika, kopajba, nasz... ja, bo tutaj ktoś dopytuje, jaki kopajba. Kopajba, przez C pisane. Copajba. Tak. U nas zwyczajnie w maceracie dziurawcowym, tylko że nie zdziwcie, że ma słaby zapach, bo on jest bardzo gęsty. W maceracie dziurawcowym to bardzo dużo go stosujemy. Teraz będziemy mieć maści też takie właśnie po oparzeniach, będziemy mieć maść topolową niedługo na bolące stawy, też z kopalibą. I to jest takie, które jakby ja kocham, i lawenda. To jest lawenda, modyfikator blendu, super. I na przykład kopaliba, nawet robiliśmy teraz żel po kąszeniach komarów, też jest tam kopaliba, nie? I to są takie, które wiem, że pomagają. Ale osobiście, co ja lubię, to jest troszeczkę coś innego. Ja kocham kadzidłowe olejki. O Jezus, ja w ogóle kadzidłowiec, to jest kolejny, słuchajcie, olejek, który jest takim bogactwem, bo można go dodać do ukochanego kremu. I to jest po prostu, to jest olejek młodości, tak? Kadzidłowiec to jest w ogóle, ja jak nie bierze jakieś przeziębienie, to też sobie daję różne olejki. Na przykład jak bierze mnie, słuchajcie, ja wam powiem taką moją ukochaną mieszankę, jak mnie bierze jakieś przeziębienie, to jest kadzidłowiec, cytryna, oregano, co ja tam jeszcze mam? Coś tam jeszcze mam, słuchajcie. Słucham? Lawenda byś do tego mogła dać, żeby trochę ci złagodziła. Na mnie w ogóle lawenda, słuchajcie, działa. Jak zaczynam kichać i prychać, to regularnie zaczynam brać lawendę i ona na mnie działa antyalergicznie, co jest genialne, Pana. Słuchajcie. I nie wiem, spróbujcie, na mnie działa jak rano biorę... Chcesz brać właśnie, że pijesz, czy się smarujesz? Nie, ja mam takie, wiesz co, mam takie żelowe kapsułki wegańskie i daję sobie dwie kropelki lawendy do środka i po prostu to połykam wodą. I na mnie to działa genialnie, na moje kichanie, prychanie. Działa rewelacyjnie. Spróbujcie, czy u was jest tak samo, ale na mnie działa genialnie lawenda. Po prostu genialnie. A ma przetestowane, bo naprawdę jak zaczyna się kwitnienie różnych historii za oknem, to ja potrafię mieć salwy 40 kichnięć. Jedno po drugim. Leje mi się z nosa, swędzą mnie oczy, chcę je wydrapać, gardło mnie swędzi. Lawenda na mnie działa. Ja a ty zaskoczyłaś, bo zaskoczyłaś, nie? No. I to jest tą pokora w stosunku do natury, bo ja mam akurat lawendy nie wybrała, bym wzięła mianek rzymski, to jest antyhistaminowy, ale widzisz, działa, to działa. I to jest właśnie na mnie działa. Słuchajcie, nawet jeśli to jest tutaj i to jest placebo, w ogóle mnie to nie interesuje, działa. Ktoś mi kiedyś powiedział, spróbuj lawendę. Czasami jeszcze biorę lawendę i cytrynę. I słuchajcie, po prostu to jest jakiś sztos. To jest sztos. Połączenie tych dwóch, rewelacja. Więc nie wiem jak, ale działa, więc się tego trzymam. Jak zaczynam kichać, biorę lawendę i pomaga. Ale takie mieszanki, słuchajcie, właśnie jak co ty stosujesz? Jak zaczyna ci coś kręcić w nosie? Jak zaczynasz, wiesz, czujesz, że coś cię już łapie, to jeszcze nie jest choroba, to co bierzesz? Antywirusowo, ja? Przeciwzapalenie, tak. Okej, wiesz co, ja się wiemy olejkowi tymiankowemu i balsamowi lekki oddech. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, którą robię, jak mnie już zaczyna brać, bo wiesz, ja też firmę prowadzę i też muszę być, że tak powiem, on top, to bardzo, może nie jest olejek, ale bardzo robię imbir. I imbir robię tak, że ścieram go na tarce, to musi być świeże, zalewasz gorącą bardzo wodą i robisz taki napar i musisz pić co dwie godziny, żeby w krwiobiegu ci dostało. I to skraca chorobę od 3, może z 7 dni do 3 nawet, więc od razu imbir. No i oregano. Rzeczywiście, ja nie jestem taka hopsiup do polecania oregano do picia, ale sobie to jest bardzo rozcięcia. Mocno olejek. To jest bardzo więc rozcięcia mocno olejek. Zawsze, tak. A poza tym dzieciom trzeba też, słuchajcie, ja tu się przepraszam wtrącę, bo trzeba bardzo uważać, jeśli olejki eteryczne są bardzo mocne. I naprawdę bardzo niewiele jest olejków eterycznych. Ja na przykład dzieciom nie daję ich do środka, może poza lemon, czy poza cytrynowym, to czasami jedną kropelkę zimą dostają do takiej letniej wody. Natomiast ja dzieciom wsmarowuję po prostu w kręg
kręgosłup, chyba że to jest twój balsam, lekki oddech, no to tutaj klatka piersiowa, ale różne olejki, na przykład daję olej albo sezamowy, albo kokosowy, i wzdłuż kręgosłupa robię dzieciom masaż albo w stopy. Absolutnie nie do środka, a już w ogóle oregano to jest taka moc, że naprawdę trzeba z tym uważać. Nie szaleć, słuchajcie, bo... Co ludzie robią z oregano, to jest... To jest na inny temat. To jest temat rzeka i nie chcę go teraz poruszać, bo nie skończę. Nie wkładajcie sobie oleju z oregano do nosa, nie wkładajcie oleju z oregano do pochwy, nie wkładajcie oleju z oregano do odbytu. To są prawdziwe historie ludzi, którzy mnie nie słuchali. Później pisali na obsługę klienta. Kupiłem z jakiejś firmy, myślałam, że będzie przeciek grzybiczny, mam grzybice pochwy, włożyłam sobie do pochwy oregano. Słuchajcie, to jest tak silny olejek, że naprawdę stosujmy, natura jest bardzo łaskawa, ale trzeba najpierw się naprawdę dowiedzieć, jak mądrze z niej korzystać, żeby sobie zwyczajnie nie robić krzywdy. Czyli to są twoje historie. Olejki wiem, które już są tak. A właśnie, a jeszcze mówiąc o lawendzie, bo lawenda słynie z tego, że ona jest cudowna, no poza tym, że historia antymolowa, to lawenda jest genialna też na takie łagodzenie emocji. Ja na przykład olejek lawendowy stosuję do dyfuzora, albo skroplę sobie poduszkę czy pościel i ten zapach jest absolutnie fantastyczny i uwielbiam olejek lawendowy na noc. To ci chyba wyślę mieszankę medytacja, bo tam jest lawenda, kadzidłowiec i jeszcze jedna biała, która ma taki wysoki, leśny zapach. I to jest też taka jedna, z którą bardzo lubię w mieszankach. Tylko za wędą nie przesadźcie sobie, bo czasami ludzie dają bardzo dużo i mało osób wie, że dużo jeszcze ma działanie pobudzające. To jest bardzo ciekawe. Można cuda robić z olejkami, wiesz, od na przykład infekcji intymnej, mamy taką mieszankę, będzie wprowadzać Gaję, to będzie dziewczyna, która w ciąży zeszła, bo słuchajcie, bardzo długo się starała, ale bo miała ciągle infekcję, to nie mogła utrafić w płonę. No bo wtedy jak masz infekcję, to nie jest to. I pisze do mnie, słuchajcie, udało się, bo mi pomogło, nie? O coś pisze, my tak, kurczę, nie wiedziałam, że to jest tyle osób w ogóle, które mają olejek, nie miałam żadnego pojęcia. Mieszanka metat... pytają, co na migrenę? Wiesz co, my mamy mieszankę migrena u siebie i jedną z głównych składników i wiemy to rzeczywiście naukowo potwierdzone, to jest lawenda i to jest mięta pieprzowa zazwyczaj. Ale z migrenami jest taki problem. Ja zrobiłam tą mieszankę, bo wiem po prostu, że pomaga w ten sposób, że zmienia krwienie w mózgu, ale migreny są bardzo trudne, bo jest tyle powodów migrenowych, oczywiście, że ja zawsze mówię, weźcie tą mieszankę i ona wam pomoże, ale tak naprawdę, wiesz, to może być od kręgosłupa, to może być od... To jest tak, często się nazywa to chyba nieznana etiologia, czasami nie wiemy, hormonalne, więc wiem, że mam mieszankę, która z naukowego punktu widzenia pomoże, ona się nazywa po prostu migrena, ale od razu wam mówię, że to jest tak szerokie spektrum. Ja na przykład miałam bardzo duże migreny właśnie, jak byłam w nieudanym związku przez długi czas i to były takie, słuchaj, tutaj szczęka, jak mnie wypieprzało, tak mnie bolało i to godzinami bolało, miałam światłostręt i tak dalej. I wiesz, olejek się trochę pomoże, ale jak sobie sama nie pomożesz, to nie się nie uratuje. Oczywiście, że tak. I teraz nie mam migren. Czasami, bardzo rzadko, mam kilka razy, wcześniej miałam kilka razy w tygodniu, teraz mam kilka razy w roku. To jest prawie nic. Więc mamy taką mieszankę właśnie migrenową, ale to jest... Chciałam powiedzieć, że mam magiczną tabletkę na to. Nie ma magicznej tabletki. Każdy jest osobny i jakby te przyczyny są różne. Zobacz, jaki to był piękny komentarz, że kocham olejki Klaudii, czterech alchemików wymiata. Seria dla dzieci, też dziecko kocha. Dyfuzor zawsze chodzi z olejkiem od Klaudii. Bardzo dziękuję, ale widzę też, że ktoś tutaj zrozumiał, co powiedziałam.
że ja migrenę miałam od stresu, nie działały olejki, działa zmiana pracy, czasami trzeba samemu sobie pomóc radykalnie. Oczywiście, że tak. To jest dokładnie to, o czym mówiłaś. Klaudyna, zaczęłyśmy od maceratu dziurawcowego i tego alchemicznego maceratu dziurawcowego i na nim chciałabym zakończyć, bo przypominam Wam, że jak wejdziecie teraz na Stories, to tam jest taki magiczny link, jak w niego klikniecie, to zostaniecie przekierowani na stronę, gdzie możecie zdobyć w prezencie taki macerat dziurawcowy. Dlaczego warto, jeszcze podsumowując, bo on ma nieprawdopodobnie szerokie zastosowanie i jest naturalny, i jest zbierany i macerowany w sposób tradycyjny, o odpowiedniej porze i to jest fantastyczne i z taką troską, bo we wszystko trzeba wkładać serce i jak to jest robione tradycyjnie, z troską i z miłością, to wtedy ma szansę zadziałać, a w tym maceracie dziurawcowym Klaudyny macie i dziurawiec oczywiście, no bez niego by nie było maceratu dziurawcowego, ale i żywicę kadzidłowca, i kopajbę, i olejek lawendowy, więc to jest naprawdę mnóstwo dobra od natury, testowany na mężach, jak już słyszałyście, działa i na różne te bóle i właśnie na rwę, która jak ktoś śmiał, to wie, co to jest za koszmar i jak potrafi dawać do wiwatu. Jeszcze są pytania, słuchaj, co na ból gardła? Zastanawiam się, powiem Ci szczerze, bo nie wiem, z jakiego powodu miałby to być ból gardła. Czy anginowy? Gdybym miała anginowy ból gardła, to pewnie brałabym, to pewnie bym robiła, po pierwsze bym piła powlekające zioła. U nas to w najbliższym jest eukaliptus, to jest pierwsza rzecz, którą bym zrobiła. Powlekające tam prawosie i tak dalej. Prawdopodobnie, bo wiecie, to też tak się muszę zastanowić. To nie jest tak, że ja wszystko tutaj włożę. Goździki można ssać, słuchajcie. Takie, goździki, jak kupicie sobie dobre organizmy. Czy pukanie kopali bomby nie było dobre? Można spróbować, ale goździki są fajne, plus to, co mówiłaś, ten imbir starty, to jest genialne. Ja do niego jeszcze dodaję kurkumę, można dodać miód, tylko oczywiście miód już nie do wrzątku, tylko do przestudzonego. To działa rewelacyjnie. Można wycisnąć cytrynę. Słuchajcie, jest naprawdę tyle, tyle. A, jak dyfuzować olejki? To jest ważne pytanie. Jak dyfuzować olejki? To mogę powiedzieć, proszę bardzo. Nie podgrzewać. Nie podgrzewać przede wszystkim. To jest... Właśnie odnośnie podgrzewania, bo ja też tak myślałam przez długi czas, żeby kominki wyrzucić w ogóle. Aż byłam u aromaterapeuty klinicznej z Francji, zresztą Janon Louis, i ona powiedziała, że kilka lat temu wyszły badania, które wskazują, że nie jest to takie złe to podgrzewanie. I powód no, jest co taki, to opowiadasz? Ja ich unikam jak ognia, ja tylko dyfuzuję olejki. Ale wiesz, też byłam w szoku, nie? I podobno jest, ja mówię teraz z głowy, bo wiecie, jest bardzo szeroki przechód tematu. I jest to taki powód, że one i tak musiały przejść 100 stopni pracą parą wodną, czyli one już i tak miały tę temperaturę, nie? Ale kominki mają inny, nawet jeśli to jest prawda, to kominki mają trochę inny problem. Problem jest taki, że zapach się ładnie nie rozchodzi, dużo zostaje i wy nie będziecie w stanie tych molekul zapachowych wszystkich powąchać. Ja mam... To może powiesz, jak dyfuzujesz, a ja przyniosę coś. Słuchajcie, ja mam dyfuzor, nie ma go tutaj, bo by został w drugim pokoju, do którego dodaję po prostu kilka kropelek olejku eterycznego i on działa genialnie, on naprawdę działa rewelacyjnie. Och, opowiadaj, bo to jest cudo. Więc to jest jedna rzecz. Druga taka najczęstsza, której używamy i to jest bardzo, bardzo okej, to są wszelkiego typu nawilżacze powietrza. Jest to jak najbardziej okej, jak ktoś chce, jak ktoś lubi. Jedna rzecz, której nie używamy, to jest nebulizator dla dzieci. Nie? Bo jest taki, wielu ludzi myśli, że to jest dyfuzor, inhalator, tak jak wstrzymał katar i próbuje włożyć tam olejki, ale po pierwsze sobie zepsujecie, po drugie to jest za mocne, ja próbowałam na sobie, powiem wam tak, najpierw czytałam, potem spróbowałam się tym trochę naoddychać, zrobiłam to po to, żebyście wy nie musieli i to tego nie używamy, więc wszelkiego typu urządzenia jest bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Ja mam taki i to jest tak zwany dyfuzor szklany, nebulizator szklany do olejku i on działa tak, że daje się tutaj kilkanaście kropelek
I on wtedy sam olejek rozpyla. I wtedy bardzo króciutko. Ważna rzecz w dyfuzji jest taka, żebyście nie dyspozowali dzień i noc wszystkiego, cały Oj, czas, tak. bez przerwy, bo po pierwsze, wam się wydaje, że nie czuć zapachu, a jego czuć. To jest pierwsze. Po prostu, to jest jeden z głównych powodów. Bo się przyzwyczajamy, po prostu już go nie czujemy, ale gdybyśmy wyszli na spacer i wrócili do tego pomieszczenia, to powiemy, matko, jak tu pięknie pachnie. No, więc ja na przykład robię tak w zimie, jak na przykład czterech alimików, takie właśnie ochrony na przeziębienie, że półtorej godziny sobie dyfuzuję, nie? Też zawsze jaki macie olej? Macie olej już pobudzający, sobie się przed snem dyfuzować, to też jest to taki sobie pomysł. Ale gdyby nawet dyfuzja jest bardzo prosta, a jak nie macie dyfuzora, to weźcie sobie po prostu, są takie olejki, na przykład kadzidłowiec, on jest bardzo delikatnym olejkiem, jedna kropelka, poddychać i to też jest dyfuzja. Jak się kąpiecie z solami kąpielowymi, to też jest dyfuzja. Dlaczego? Bo co to jest dyfuzja? To jest rozpraszanie zapachu, czyli tych leczniczych molekuł zapachowych, więc jak się kąpiecie, też macie dyfuzję. Jak macie maść z olejkiem, unosi zapach, to też jest dyfuzja. Niektórzy bardzo dobrze sobie cenią też, ja tego nie lubię, ale parówki, to też jest dyfuzja. Herbata na przykład czterech alchemików, Boże, nie czterech alchemików, tylko Liptus na zatokiem i weźcie sobie nadgarem, nie przygotowałaś nadgarem. Tak, tak, oczywiście. I to jest też inhalacja, to też jest dyfuzja, więc nie musicie mieć, na przykład ten sprzęt, on już jest drogi, on kosztuje około 400 zł. To jest taki profesjonalny sprzęt, tego ja bardzo dużo używam, ale go nie musicie. Po prostu weźcie sobie, moja porada jest taka, co ja bym zrobiła. Zawsze mówię tak, wziąłem sobie jedną rzecz. Często ludzie zaczynają od olejku lawendowego, tylko naprawdę dobrej jakości, bo jak ktoś zobaczy dobrej jakości, to już będzie wiedział. Czasem się pyta, skąd wiem? Będziesz wiedzieć. Po prostu tak jak ryba jest świeża albo nieświeża. Popatrz jej w oczy i zawsze wiesz, czy jest świeża. I tego samego trzymajmy się, jeśli chodzi o olejki. Jak raz spróbujecie dobrego olejku eterycznego, to już wiecie, że to jest dobre. Jak raz spróbujecie maceratu dziurawcowego, to też zobaczycie, że on działa. Pytacie, gdzie jest link? Musimy skończyć tę rozmowę, wtedy wejdziecie u mnie na Instastory. Tam jest takie piękne zdjęcie Klaudyny i jej taty i przyjaciółek zbierają dziurawiec. I tam jest link, który jest podpisany grzecznie. Chyba nie wiem, dziurawiec, zdobądź dziurawiec, już nie pamiętam, jak to nazwałam, ale link jest, także klikacie w link, przekierowuje was na stronę i wtedy macie szansę zostać dumnymi właścicielami alchemicznego maceratu dziurawcowego. O, tak to pięknie nazwałam. Klaudyna, dziękuję ci bardzo za ten czas, dziękuję za wspólną rozmowę, bądźmy blisko natury, bądźmy w naturze, bądźmy naturą, bo z niej można czerpać pełnymi garściami, byle z wiedzą i z pokorą. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Bardzo rozmowę. Wam także dziękuję, trzymajcie się ciepło, pijcie dużo wody, to jest tyle ode mnie. I jedna rzecz, czasami jeszcze tylko się ma powiedzieć, naprawdę, to nie muszą być olejek, ale czasami lepiej jest jedna rzecz, bo tak łatwo być takim przebodźcowanym. To w tym internecie, tamto, siamto. Mniej znaczy to... więcej. Zawsze. Jedna. I to wystarczy jedna i wiecie co, jak macie dzieci, to te dzieci będą pamiętać, a moja mama to używała wtedy tego na herbatę. Jedna wystarczy, bez presji, to przyjdzie samo z siebie. Macera też proszę, jak czujecie, rezonuje z wami, to weźcie, po prostu bardzo chciała, żeby trafił do osoby, która tego potrzebuje. Jak nie potrzebujecie, to nie zgłaszajcie, bo jest po prostu dokładnie. Potrzebujecie podarować i tak dalej, to ten. Trzymajcie się ciepło. Bardzo również dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam wszystkim, że byliście. Dobranoc. Dzięki. Pa, pa. Ciao. Ciao. Jak to wyłączyć? Dzień.